Zapraszamy serdecznie młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i z oddziałów gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie literackim, który organizujemy. Konkurs zatytułowany jest Cytat najbliższy memu sercu i chodzi o to, żeby przywołać jakiś ulubiony cytat z literatury pięknej i żeby opisać, dlaczego właśnie ten cytat jest znaczący dla uczestnika konkursu. Na pracę czekamy do 15 października, rozstrzygnięcie nastąpi 27 października i wtedy zostaną wręczone atrakcyjne nagrody. Są to czytniki książek elektronicznych oraz książki drukowane. Będzie to klasyka literatury polskiej i literatury powszechnej. I konkurs ten jest organizowany w ramach projektu Drogowskazy Literackie, na który biblioteka pozyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka przewiduje także kilka ciekawych prelekcji. Tak, jesienią odbędą się w naszej bibliotece prelekcje na temat zabytków i atrakcji turystycznych ziemi sieradzkiej. Będzie taka prelekcja dla dorosłych, odbędzie się ona 20 września o godzinie 18. Już teraz Państwa serdecznie zapraszamy i podczas tego spotkania wręczymy też nagrody osobom, które napisały najpiękniejsze prace w konkursie Najważniejsza książka w mojej rodzinie, ale będzie też prelekcja dla młodzieży, tutaj ze szkół sieradzkich zaprosimy młodzież do nas. No i odbędą się też prelekcje na terenie powiatu sieradzkiego we współpracy z bibliotekami gminnymi. To zrobimy i takie prelekcje odbędą się m.in. w Burzeninie, w Klonowej, w Brąszewicach, w Goszczanowie. Prelekcje odbędą się w ramach projektu Dumni ze swoich małych ojczyzn, na który biblioteka dostała dofinansowanie ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie i jest to taki ogólnopolski program Patriotyzm Jutra.